Dzień dobry, proszę Państwa, witam bardzo serdecznie w kolejnej edycji Familiady w League of Legends. Dzisiaj staną naprzeciwko drużyny Shao oraz Sylvana. Zaraz się będziemy przedstawiać, ale najpierw żart prowadzącego. Po co ubezpieczyciel idzie do lasu? Polisa. Ten klęs, to nie pomoże, to nie pomoże. Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam do pierwszej rundy. Wymień czempiona na dżunglę. Viego jest na tablicy, ale jest to przedostatnia pozycja, tylko 11%. Sylvan, co powiesz? Kuś mi Lee Sin. Tak, go Lee Sin, go Lee Sin. Uważam, że to jest najbardziej generycki leśnik w głowach wszystkich. Odpowiedź brzmi oczywiście, że tak. Pierwsza pozycja. Dobrze, zdobywacie to pytanie, proszę Państwa. Dzień dobry, Żako, czy faktycznie jesteś z Paryża? Nie, ale wiem, kto był w Paryżu. O nie, nie idźmy tą drogą. To jest YouTube. Dobra, pytanie brzmi: wymień czempiona na dżunglę. Xin Zhao. Jest to dżungler, jest popularny, ale na tablicy go nie ma. Pierwszy Jinx. Przechodzimy do Jaszczura. Wydaje mi się, że na przykład jakimś Robalem grają, to Kha'Zix'a bym obstawił. Oj, grają Robalem, mamy tutaj co najmniej jednego maina. Cześć. Ale na tablicy również go nie ma, prawda? Drugi Jinx. Drużyna przeciwna może się naradzać. Słuchamy Diaboła. Ja bym powiedział Hecarim. Hecarim! Jest w dżungli, teraz nawet widać go, stoi tam. Ale na tablicy również go nie ma. Mastery. Mastery, cóż można powiedzieć. No jest na tablicy, druga pozycja, 18% głosów. Teraz mała przerwa na kilka słów od naszego sponsora, czyli gry Dysterra. Dysterra to jest futurystyczna gra survivalowa, w której zostajecie wysłani na zniszczoną przez lata eksploatacji ziemię, żeby pozyskać wartościowy surowiec Terracid. Zmierzycie się w niej zarówno z NPC-ami, jak i z prawdziwymi graczami. Będziecie walczyć o przetrwanie, zbierając surowce i budując swoje bazy. Możecie grać samemu lub ze znajomymi. Startujecie ze zwykłym pistoletem, kilkoma bandażami i waszą specjalną mechaniczną ręką, którą możecie na przykład pozyskiwać surowce. Waszym zadaniem jest zebranie takiej liczby Terracidu, która pozwoli wam powrócić z Ziemi na orbitę. Żeby tego dokonać, będziecie musieli jednak przetrwać. Będziecie zbierać surowce, dzięki którym będziecie mogli stworzyć swoje własne bazy, budować nowe bronie, ubrania i inny pomocny asortyment. Zdobywając kolejne poziomy, będziecie mogli odblokować unikatowe umiejętności, dzięki którym, na przykład, będziecie mogli zhakować pojazd, a następnie nim jeździć. Na mapie znajdziecie mnóstwo strzeżonych przez NPC-tów lokacji, które możecie zwiedzać i lutować. Tylko warto pamiętać, że niektórych miejsc najlepiej nie odwiedzać samemu albo bez odpowiedniego ekwipunku. Jeżeli chcecie zagrać w Dysterrę, dodajcie ją do swojej wishlisty na Steamie. Dodatkowo już teraz możecie zagrać w wersję demo. Wszystkie linki są oczywiście w opisie. Zapraszam do klikania. Sprawdźcie Dysterrę. No a teraz wracamy do odcinka. Kapitan Jacob from Paris. Gotowi? Tak. Co piszemy w lobby? Kapitan, co piszemy w lobby? Nie wiem, jak to powiedzieć, ale pozycję po prostu. No dobra, jest to pierwsza pozycja. Trochę naciągniemy, bo can I meet top jungle i tak dalej. To jest pytanie o pozycję. Pierwsza pozycja, czyli pytanie trafia do was. Dzień dobry, Bezu. Znowu Katarina. No, niestety. Powiedz nam, co piszesz ty w lobby? Generalnie jedną odpowiedzią było u mnie can I meet, ale nie mam w sumie pomysłu, więc powiem raport może. No powiem ci tak, to jest pierwszy Jinx. Nie ma reporta na naszej tablicy. Pamiętajcie, chodzi o lobby startowe. Dobra, Arkoan, pięknie świecisz. Powiedz mi, co piszesz w lobby. Mi się często zdarza napisać dotge. Please, can somebody dotge. Dotge! No muszę ci powiedzieć, jest to na naszej tablicy. 4% głosujących, kapitanie. Czy ty w ogóle piszesz w lobby? Tak. Co tam piszesz? Hi. Hi, zwykłe przywitanie się. Oczywiście, jest na naszej tablicy 26% głosujących. Wita się ze swoimi przeciwnikami. Sojusznikami? Jak z przeciwnikami się witasz? No tak, z sojusznikami. Kapitan, co tam jeszcze dorzucisz? Please don't flame, czy coś takiego. Dobra, please don't flame. Niestety nie ma takiej odpowiedzi na tablicy. Także drugi Jinx, drużyna przeciwna może się naradzać na czacie. I wracamy do Beza. Dalej nie mam pomysłu, ale jak w sumie było high, to może jakieś Egirle piszą UW na początek. A ja tak robię! UW. No, ciekawa propozycja. Nie. Fajnie by było, gdyby tak było, ale niestety to się nie dzieje. Niestety, trzeci Jinx. W takim razie pytanie trafia do drużyny Sylvana. Waham się między dwoma opcjami. Między can I takie, że o, czy ktoś mi może piknąć, albo no po prostu, że się wyzywają, tak? W sensie, nie wiem, matka komuś wyzywają, albo już życzą sobie źle na początku. Obie te sytuacje wydają się prawdopodobne. Dobra, can I pick for someone? Dobra, muszę wam powiedzieć, że no to trochę podciągnąłbym pod tę pierwszą odpowiedź. Can I meet? Can I top? I tak dalej. Ale niestety nie ma nic podobnego dźwięku na naszej tablicy. Niestety... Można poznać resztę odpowiedzi? Dobra, to w sumie lecimy od góry w takim razie. Meet or fit. No. Meet or fit, tak jest, 27% głosujących. Naprawdę ktoś tak pisze? Dzwoni 2012, chce z powrotem swoje teksty. Przysięgam, nikt już tak nie pisze. Proszę państwa, kolejny pick jest jeszcze bardziej kontrowersyjny, bo to jest good luck, have fun. To się w grze pisze na oczacie, jak no, już. No, prędzej. No i ostatnia pozycja, 2% głosujących napisało kto.pl. Wiedziałem, że coś takiego będzie. Wymień czempiona na supporta.
Chyba remis był, nie? Remis, nie, no. Sleeper był pierwszy, a co? Dobra, dajmy teraz gościom, co? Spróbować. To słuchamy w takim razie Jaszczura. Sam jestem graczem supporta, bo wydaje mi się, że na supporcie najpopularniejszą, no to Thresh. Oj, Thresh, tak. 31% głosujących, pierwszy pik. Gratulacje, dobrze. Pytanie trafia do was. Dobra, diabeł Piotr. Może Nautilus, puszka tak zwana. Dobra, puszka Nautilus, potężny z morza. Też popularny, ale na tablicy go nie ma. Pierwszy dzynks. Dobra, Sylvan, teraz jest twoja kolej. 50% głosujący, Soraka. Soraka, no, leczy, popularny pik, ale w top 6 również jej nie ma. Co? Drugi dzynks. Narada przeciwnicy, a my przechodzimy do Żachoba. Mam teraz dwie postacie. Jedna engage'uje, ale druga jest kurwiająca, więc Yumi. Wszyscy nienawidzą, każdemu się kojarzy z supportem i jest na tablicy 12% głosujących. Jest. Przechodzimy dalej. Nadal jesteście w grze. Jeszcze cały czas jedna szansa. Cztery piki do zgadnięcia. W głowie mi siedzą dwa. Jeden jest taki engage'ujący, a drugi jest pilujący. Wydaje mi się, że tym pilującym to nie grają chłopaki, nie głosują. To nie, powiem Blitzcrank. Blitzcrank. No jest to brązowy pik, trzeba przyznać. Również ma graba, ale powiem wam tak, nie ma Blitzcranka na tablicy. Trzeci dzynks. Jesteśmy oficjalnie prankowani. To jest pierwsza kamera, przysięgam. Przechodzimy do Szao. Jesteśmy podzieleni pół na pół, ale wezmę w stronę swoją kaptyna, bo tamtych dwóch pajacy nie chcesz słuchać. Pajk. Brązowy champion, zdecydowanie. Darmowe kradnięcie killi na ultimate. No i to oznacza, że jest popularny wśród brązów. I jest na tablicy. Trzecia pozycja. I 16% głosujących. No dobra, jest Morgana tam. Już wam mówię, co my tam mamy. Druga pozycja Leona, 17% głosujących. Czwarta pozycja. Ja gardzę każdą osobą, która tak zagłosowała. Lux, 13% głosujących. No i ostatnia pozycja, 11% głosujących, Lulu. Najbardziej bezużyteczna runa w grze. Arkoan pierwszy. Jak się to nazywało do zmieniania summoner spelli? Pęd fazowy. Tak, to jest inne, ale zapomniałem, jak się tam to nazywa. Niestety nie ma face rusha na naszej tablicy. Teraz wystarczy, diabeł Piotr, że powiesz cokolwiek, co jest na tablicy. W sumie zrobimy może tego unsealed spellbooka. No powiem wam tak, do tej pory wam średnio idzie w konkursie, natomiast ten pick złoty. Top 1, 50% głosujący. Dobra, czyli w takim razie teraz Sylvan. Dobra, teraz patrz co się dzieje. Mówiąc o dobrych runach, które według tych ludzi są pewnie useless. Zombie Warda niestety nie ma na naszej tablicy. No, właśnie źle myślisz, oni nawet nie wiedzą, że ta runa istnieje. Dokładnie, musicie myśleć o takich popularnych runach. Ogólnie poprzednie ankiety mroziły, więc teraz Glacial Augment. Glacial, oczywiście, 11% głosujących. Przechodzimy do Jaszczura. Jest taka jedna runa, która jest giga useless, jest to Dark Harvest, ale na niego nie zagłosuję, bo wydaje mi się, że ludzie z brązu uważają, że Dark Harvest jest tak OP, że na to nie głosujemy. Strzelę, że Aery. Aery pamiętam, że było w wynikach, ale nie dostała się do top 6. Także niestety drugi dzynks. Drużyna przeciwna może się naradzać, a my przechodzimy do diabełka. Guardian może być przez ludzi uważany za useless. Dobra, Guardian faktycznie. Runa, która nie zadaje damage'a? No jak to? Gówno. Jest na naszej tablicy. 10% głosujących, proszę państwa. Dobra, Aftershock. Powiem Aftershock. Nie wiem. Nie. No, powiem wam tak. Była już beczka w poprzedniej familiadzie, wydaje mi się, z Aftershocka. Nie, to nie była familiada. Jakiś tam ostatni film. No i też się spodziewałem go na tablicy, ale go nie ma! Trzeci dzynks. Jeżeli to traficie, to wszystkie cztery pierwsze rundy będą na waszą korzyść. Ale Omnisto nie istnieje. Już nie istnieje, ale to jest ankieta sprzed kilku miesięcy, nie? Ej, aż zwątpiłem właśnie. Dobra, proszę państwa, Omnistone, runa, która nie istnieje i powiem wam tak. Nie ma jej na tablicy, ale była w wynikach, parę osób ją podało. Także pierwsze punkty trafiają do drużyny Sylvana. Druga pozycja, ryneczek Lidla, Future Market. No nie, jasny gwin, co wie? Wychodzimy! Ej, przedostatnia pozycja, to jest Predator. No mówiłem, żeby dać Predatora, wy mówiliście o mnie Stone, debile! I ostatni pik, to jest moja ulubiona runa, Hexflash. 8% głosujących. Naprawdę? A ta runa jest broken w Lowell. Zapraszam Shao i Sylvana do przycisku. Najlepszy dżungler pod AP. Uuu, oddanie pytania dla Shao, okej. Okay. To bez dwóch zdań Diana. Diana top pick, tak jest, 44% głosujących. Idziemy do kaptyna. Fiddlesticks. No jest pod AP, jest potężny, ale w top 6 go nie ma. Pierwszy Jinx. To będzie Jidan Kosa Nidalee. Chciałoby się powiedzieć Nidalee na tablicy. I tak właśnie powiem, bo to prawda, nie ma jej. Drugi Jinx, druga żona przy tym może się naradzać. Proszę państwa, Arkoan. Powiem Ewelina, bo to oczywiste jak 2 plus 2. Ewelina, muszę zrymować, przepraszam. Cud dziewczyna, 20% głosujących. Wracamy do Shao. Eko. 11% głosujących, tak jest, czwarta pozycja. Kurde, rozkręcają się chłopaki, kaptyn. No dobra, to niech będzie Lilia. Jest pod AP, jest dżunglerem, popularny. Zapierdziela mega szybko i ma potężny damage, co skutkuje tym, że jest popularna wśród brązów i jest na tablicy. Trzecia pozycja, 12% głosujących. Przechodzimy do Beza, naszego nadwornego lowelowca. Dzień dobry. Ej, halo! Arkon, mam rank ode mnie. Czekaj, jaka ranga jest, Bezu? D4!
Dobra, to przepraszam Bezu, bo ja z Golda to tam się nie odzywam. Mam dwa piki, ale pójdę za największym daddym na świecie, Gragasem. Daddy jest brzuszek, jest potężna wbita z AP. Czy jest Gragas na tablicy? Sprawdźmy. Nie zmieścił się, za duży. Pytanie trafia w takim razie do drużyny Sylvana. Pójdę za głosem rozsądku, tudzież mojej drużyny, chociaż wbrew swojej woli trochę. Amumu. No widzę, że ostro poszliście tutaj w brązowe piki. Powiem wam, że on nie jest na przedostatniej pozycji. To jest Elise, która ma 7% głosujących. To czemu jest Elise, a nie ma Nidalee? No bo jej Nidalee! A ostatni pik, 6% nie. Głosujących. Czy jest to Amumu? Nie, jest to Nunu. Dobra, kapitan, Jakob, słuchajcie, pytanie do was mi następująco. Wymień czempiona na ADC. Chyba kapitan pierwszy, nie? Czempion ADC Wayna. Myślałem, że powie Warwick, że Warwick będzie. Co, naprawdę? Tak czy siak, czy Warwick, czy Wayne? Nie ma jej na tablicy. Co? O! Nie ma. Jakob, możesz to przebić. Pomyślmy, czym lubią grać tacy ludzie. Ja myślę o dwóch postaciach, ale dobra, pójdę w Kai'Sę, bo jest bardzo flashy i ludzie lubią wbijać przeciwników i od razu ich zabijać, więc Kai'Sa. No. Również nie ma jej na tablicy. Lucian. Jest to AD Carry, ale nie ma go na tablicy. Co to jest? Dobra, słuchamy Jaszczura. Niech to inny jak Powder. Jinx z Arcane? Pierwsza pozycja, 25% głosujących. Dobra, pytanie trafia do was, ale z racji, że Jaszczur już odpowiadał, to przechodzimy w takim razie do Piotra. To chyba bym się zdecydował na Caitlyn, no z Arcane. No Caitlyn była w Arcane i jest również na tablicy, 14%. Bardzo się dzieje teraz, patrz, uważaj to. Draven. Myślicie, że brązy potrafią łapać topory? Nie ma Dravena na naszej tablicy. Naprawdę, czy ja jestem taki stary? Co się dzieje? Przechodzimy w takim razie do Jakoba. Nie udało ci się zdobyć tego pytania dla swojej drużyny, ale teraz możesz się zrehabilitować. Jest duży problem, bo ja już nie wiem, jak ankietowanie działają. Randomowo. Ale Jean. O, Jean, dobra. I jest Jean na naszej tablicy. Druga pozycja. 23%. Dobrze, przechodzimy do Jaszczura. Mówię aż. No, proszę państwa, drugi Jinx. Niestety nie ma aż na naszej tablicy. Diabełku, co myślisz, że pikniesz? Właśnie zastanawiałem się nad takimi popularnymi postaciami i chyba Ezreala bym wybrał. Jest o tyle bezpieczny, że ma fajnego darmowego flesza w hicie. I jest na tablicy 12% głosujących. Dobra, Sylvan. Słuchaj, padre. Aphelios! 200 lat czempion designu zostało skumulowane w tym czempionie, ale niestety nie ma go na tablicy. Drużyna Shao, czy zdążyliście się naradzić? Samira. Jak Dravena nie ma Samiry, też nie może być. Nie ma opcji. No nie może być. Czempion, no dość nowy, ale tyle ile highlightów się widziało z Samirką, że tam jeden VV robi, no to faktycznie jest dość popularny. No i cóż mogę powiedzieć, jest na tablicy, ostatnia pozycja, 11% głosujących. Samira nie ma Aphelios'a, co tu się dzieje? Słuchajcie, sytuacja punktowa jest dość trudna. Teraz punkty będą mnożone razy dwa. Także jeszcze możecie wygrać to, Sylvan. Najlepszy mag w grze. Remis. Dobra, Bezu drugi raz, może być. Ari. Dobrze, 8% głosujących, ale to jest przedostatnia pozycja, łatwo to przebić. Dużo punktów Syndra będzie mieć, no musi mieć Syndra dużo punktów. Syndra, powiem tak, jest na tablicy, ale nie ma za dużo punktów. Czy to wystarczy, żeby przebić? Starczy, ma 10. I już dwa piki odkryte, także całkiem dobra sytuacja. Słuchajcie, macie 4 piki do zgadnięcia, 3 szanse. Słuchamy w takim razie Diabła. Musimy patrzeć z perspektywy niższych dywizji. Ludzie bardzo często grają Lux. Dobra, Sylvan, Lux, może być mag, tak? Akceptujesz? No, Lux jest magiem. No, bardzo dobrze. Jest też na trzeciej pozycji, 13% głosujących. Jeszcze 3 piki. Wydaje mi się, że LeBlanc. Faktycznie to taki bardziej trochę asasyn, ale pod AP. Więc nasi widzowie mogliby pomylić ją z magiem. Nie ma jej natomiast na tablicy. Pierwszy dzynk, przechodzimy do Jakoba. Ja myślę o postaci, która była na wszystkich filmikach od zawsze. Cała Liga Legend oparta na jego parkach. Ryze, tak jest. Oczywiście Ryze jest na naszej tablicy. 14% głosujących. Dobry trop. Idziemy dalej. Jaszczur. Dobry, bardzo lekko. Popularny mag, popularny we sporcie, popularny w LoL-o, wszędzie, taki basicowy totalnie Oriana. Oriana, jest mag, jest wszechstronny, no niestety na tablicy nie ma, drugi Jinx, drużyna przeciwna się naradza. A może by tak, Anke. Najmłodsze dziecko League of Legends, zaraz po Bezie. Niestety nie ma jej na tablicy, trzeci Jinx, przechodzimy do drużyny Shao. Jeju, ale łatwo. Veigar. Cóż, mogę powiedzieć, jest to top pick, 49% głosujących go wybrało. Proszę państwa, ostatnie pytanie brzmi: najbardziej bezużyteczny przedmiot w grze. Leechbane. Nie, no Leechbane będzie OP. Leechbane'a niestety nie ma na naszej tablicy. Jest Arcoan. No co nie, kolektor. Kolektor to nie jest pełen item, także niestety również go nie ma. Co? Czyli Sylvan teraz. Co? Ciekawe, ciekawe, no wygrzeć się dowiaduje. Nie mityczny, ale pełny. A dobra, sorry, chyba mi się pomyliło tym takim małym mieczykiem. Nevermind, ale tak go nie ma. Sylvan. Wiesz co, ja właśnie kupiłem Wit's End, tak zwany koniec rozumu. Przyda się po tym turnieju i zgłoszę, że Wit's End, no. No to muszę wam powiedzieć, że niestety nie ma go również. Szok!
Szao, teraz ty. Nie wiem, ten item widzę, że jest składany tylko na Graveshi i Pike, więc powiem, że Umbrellblade. Nie ma go. Lecimy nie, dalej. Nie. Dobra, szybko trzeba wymyśleć. Frostfire Gauntlet. Nie ma. Lecimy dalej, kapitan. Jak był omnistą, to włócznia Shujin. Co? Niestety nie! Jaszczur. Dobra, ludzie nie grają tankami, co nie? To najbardziej useless item będzie z tanka, ale taki nieoczywisty to będzie ten, chemtank. Chemtank? Niestety nie. Przechodzimy dalej! Co tam jest? To jest był taki item, którego nigdy praktycznie w grze nie widziałem. Ten Wardstone jakiś. Watchful, Wardstone, Vigilant. Pierwsza pozycja, 65% głosujących. Arkoan. Buty te białe. Buty te białe. Tutaj no. Są zgrupowane wszystkie przedmioty buty. To jest i tak druga pozycja, 15% głosujących. Wracamy do szało. Ja trochę pod dymię. Punkty w tej rundzie mnożymy razy 5. Storm Razor, bo ten item istnieje, nie? Nie ma nic takiego na naszej tablicy. Captain. Ja bym powiedział, że całą Banshee. Banshee również nie ma na naszej tablicy. Drugi Zinx, drużyna przecina się na Radza i Bezu. Night Harvester. Night Harvester, oczywiście, 7% głosujących. Dobra, przechodzimy do Arkoana. Nie znam takiego itemu. Ginzo. Nie ma Ginzo na naszej tablicy, czyli pytanie trafia do drużyny przeciwnej. I słuchajcie, jeżeli zgarniecie to pytanie, to jest możliwe, że wygracie. To jest nawet prawda w ogóle w Lidze Legend obecnie i wydaje mi się, że takie samo podejście do tego mają wasi widzowie, mam przynajmniej taką nadzieję. Bo zawsze, zawsze ludzie z low elo narzekają, że coś się leczy. Go Morello Nomikan. Jeżeli jest, to punkty, które zdobędziecie, będziemy mnożyć aż 5 i jest duża szansa, że wygrywacie. A czy Morello jest na tablicy? Dobra, sprawdźmy może od góry. Czwarta pozycja, 6% głosujących, Warmog. Przedostatnia pozycja, Stridebreaker, 4% głosujących. I ostatni pik na naszej tablicy. Najbardziej useless przedmiot w grze to Shurayla. Ale że Stormblazera tam kur... nie było? 743 do 71. Blisko. Z tego miejsca chcę powiedzieć, czuję się dobrze z tym, że przegraliśmy, przysięgam. Wstyd wygrywać przy takich odpowiedziach. Linki do wszystkich uczestników macie pod spodem, obserwujcie ich tam. Natomiast tu jest jeszcze jedna familiada, możecie sobie kliknąć i zobaczyć. I to jest taka familiada IRL o jedzeniu. Na moim nowym kanale, także zapraszam. Elo!